Niedawno, nie tak dawno, ktoś mi zarzucił, jakobym sam o sobie utworzył artykuł na Wikipedii. W sumie z tego typu zarzutami rzadko się spotykam. Czasami ktoś mi to zarzuca, ale to rzadko, rzadko się zdarza. Ale w czym rzecz? Stosunkowo łatwo jest sprawdzić, kto utworzył dany artykuł. W każdym wikipedialnym artykule jest taka funkcja, że wchodzi się do historii artykułu i tam można zobaczyć, sprawdzić dokładnie, kto, jak i kiedy dokonał jakiej edycji. Są dokładne daty, godzina, minuta i dokładnie można sprawdzić, jaki tekst został dodany, więc tutaj to jest do sprawdzenia. No i oczywiście w tym konkretnym przypadku ja nie utworzyłem artykułu o sobie. W sumie, szczerze mówiąc, byłem świadom już wcześniej, że kiedyś może dojść do takiej sytuacji, że powstanie artykuł o mnie, ponieważ wiedziałem, że powstają artykuły o tłumaczach Biblii. Tu widzę o jednym, tu widzę o drugim. No jeżeli o nim powstał artykuł, no to mnie też mógłby na tej samej zasadzie. Więc byłem świadom od dłuższego już czasu, co najmniej od roku 2008, byłem świadom, że taki artykuł któregoś dnia może powstać. Ale sam osobiście nie byłem zainteresowany, aby taki artykuł tworzyć i nawet gdy ktoś mnie prosił, to odmawiałem. Nawet ktoś mi sugerował też na dwie osoby. Po tym, jak już powstał na polskiej Wikipedii, dwie osoby mi sugerowały, że mogą go przetłumaczyć na angielski. Ja dla tych osób odmówiłem. W sumie nie widzę żadnego powodu, aby na angielskiej Wikipedii miał powstawać artykuł o mnie. Nie widzę na obecną chwilę, aby było jakiekolwiek zapotrzebowanie na taki artykuł. Na polskiej być może jakieś tam zapotrzebowanie jest, przynajmniej tak przynajmniej słyszę od niektórych osób. No, otrzymuję od niektórych osób takie sygnały, że dobrze, że ten artykuł jest, że mógł znaleźć publikację, mógł znaleźć to i owo. Takie sygnały czasami do mnie docierają, więc być może jakiś tam sens jest, jeżeli chodzi o polską Wikipedię, ale żeby powstawały artykuły o mnie na innych Wikipediach, to tutaj nie jestem zainteresowany czymś takim. Osobiście za bardzo nie życzyłem sobie, aby taki artykuł powstał nawet i na polskiej Wikipedii. Tak nie do końca sobie tego życzyłem. Dlaczego? Ponieważ wiedziałem już nie jeden artykuł, który był zgłaszany do usunięcia i zawiązywała się dyskusja i nie zawsze była to dyskusja przyjemna dla osoby, którą ten artykuł opisywał. Zwłaszcza wikipedyści. Wikipedyści bardzo nie lubią, jeżeli ktoś sam o sobie tworzy artykuł. To te sytuacje są najbardziej, to chyba najgorsze sytuacje. I jeżeli ktoś sam o sobie tworzy artykuł, to prawie zawsze to one są zgłaszane do usunięcia. Zwłaszcza jeżeli ten wikipedysta źle żyje z innymi wikipedystami. To już tak jest. Na przykład jest taki historyk, Piotr Napierała. On nie chciał czekać, aż ktoś o nim utworzy artykuł. Był niecierpliwy. Utworzył sam o sobie. Oczywiście nie miał, on ma nick zupełnie inny, że nie sposób skojarzyć, ale wikipedyści szybko się domyślili, że on utworzył artykuł sam o sobie. Te rzeczy można te rzeczy można, są sposoby, aby dojść, kim jest dany autor. Jeżeli to nie gra wielkiego znaczenia, jaki sobie wybierze się nick na Wikipedii, jaki pseudonim, jeżeli jest się aktywnym, jeżeli wykonuje się dużo edycji, to wtedy im więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że inni wikipedyści ciebie rozpoznają. Przy wielkiej liczbie edycji po prostu odsłaniasz siebie.
po samym charakterze edycji, po samej tematce można dojść, kto to jest, kto to taki. Więc to nie jest aż tak wielki problem. Więc rozpoznano, kto jest autorem artykułu o napierale i artykuł był zgłaszany do usunięcia czterokrotnie. Za każdym razem autor stawał w obronie tego artykułu, ponosiły go nerwy. Dyskusja była nieprzyjemna. Czegoś takiego nikt nie chciałby doświadczać. I bynajmniej nie była to jedyna tego typu sytuacja. Również i kilku innych wikipedystów tworzyło artykuły o sobie. Te artykuły są, te artykuły istnieją, ale te artykuły były wielokrotnie zgłaszane do usunięcia i to nie były ciekawe dyskusje. Na pewno nie były te dyskusje miłe dla osoby, które ten artykuł tworzyły. Dla osób zainteresowanych, laboratorów tych artykułów, to nie było, nie były na pewno interesujące dyskusje. Był taki wikipedysta szwedzki, teraz już chyba jest nieaktywny, utworzył sam o sobie artykuł i był zgłaszany do usunięcia kilkakrotnie. No ale teraz już nikt nie będzie go zgłaszał, bo z chwilą, gdy przyznano mu nagrodę za jego twórczość, to z tą chwilą jego encyklopedyczność jest mocna, niepodważalna, teraz już nikt nie będzie zgłaszał. Ale dopóki nagrody nie miał, encyklopedyczność była na pograniczu. Zdaniem wielu wikipedystów on był nieencyklopedyczną postacią i dlatego był zgłaszany do usunięcia. I takie dyskusje są zawsze nieprzyjemne. No, ja sam nie wiem, jakbym się zachował w takiej sytuacji. I raczej nie życzyłem sobie takiej sytuacji i dlatego też nie życzyłem sobie, aby powstał artykuł o mnie, a w każdym razie nie w najbliższej przyszłości. Tymczasem pewnego dnia, to już było dawno temu, to było w roku 2012, pewnego dnia rano zaglądam do Wikipedii i widzę, że dwóch dobrze mi znanych wikipedystów, z którymi byłem zaprzyjaźniony, zresztą z którymi w dalszym ciągu jestem, jak mi się wydaje, w dobrych układach, z którymi jestem, myślę, że jest, mogę powiedzieć, że jestem z nimi zaprzyjaźniony. Widzę, jak nagle dyskutują sobie. Być może jeszcze ktoś inny wtedy dyskutował, ale tych dwóch mi utkwiło w pamięci i tych dwóch trzymam w obserwowanych, dlatego trzymam w obserwowanych i dlatego od razu zauważyłem, że dyskutują o czymś, co mnie dotyczy. Jeżeli jeszcze jakaś trzecia osoba, czy czwarta dyskutowała na ten temat, to tego nie widziałem, bo nie trzymam tej osoby w obserwowanych. I jest taka funkcja na Wikipedii jak szybki podgląd, więc nie trzeba, nie musiałem nawet klikać w stronę, w dyskusję tych wikipedystów, żeby zobaczyć, o czym dyskutują. Wystarczyło wziąć szybki podgląd i zorientowałem się, o czym to oni dyskutują. W pierwszej chwili miałem wrażenie, że dyskutują o mnie jako wikipedyście, że coś tam zrobiłem i nie do końca byłem pewien, czy to ma być dobre, czy pochlebne, czy też nie. A po iluś tam sekundach, chyba kilkunastu, czy co najmniej ze 20 sekund, zorientowałem się, że chodzi o coś zupełnie innego, że powstał artykuł na mój temat. No i nie byłem przygotowany na taką sytuację, nie byłem. Włączyłem się w edytowanie tego artykułu, dodałem publikację, dodałem datę urodzenia, takie drobne rzeczy zacząłem dodawać. Później dotarło do mnie, że źle robię, no to był oczywiście mój błąd. Bohater nie powinien edytować artykułu o samym sobie. To jest... No, tak nie powinno być. Inni powinni edytować, inni powinni opisywać mnie, a ja powinienem opisywać innych. Tak powinno to działać. Więc minęło trochę czasu i zdołałem jakimś tam cudem, sposobem zdystansować się wobec tego artykułu. Jedynie podrzucałem pewne materiały dla niektórych osób, czy to na Wikipedii, na stronie ich dyskusji, że czy mógłby coś tam
wstawić, czy też na privie, mailem, czy też na Facebooku. Podrzucałem niektórym osobom, no, na Facebooku nawet, no, także czasami przez Messengera, a czasami na stronie użytkownika. Także inni wikipedyści widzieli tę prośbę. Więc takimi kanałami później, no, próbowałem wpływać, czy to rozbudowywać. Na ogół te moje prośby były uwzględniane, na ogół, poza nielicznymi przypadkami. Czasami na niektórych sytuacjach nie słuchano moich próśb czy sugestii, nie brano pod uwagę, ale na ogół brano pod uwagę. Czasami musiałem mocno przekonywać do jakiejś tam wersji. No ale ostatnie słowo i tak należało do tej osoby, która dokonała tej edycji. I tak, tak powinno być. No, nie powinno być takiej, nie powinno dochodzić do takiej sytuacji, że ktoś sam o sobie tworzy artykuł. No, zwłaszcza, że byłem na Wikipedii kilkakrotnie wybierany do komitetu arbitrażowego. To oznacza, że cieszę się jakimś tam zaufaniem ze strony społeczności i w tej sytuacji w żadnym wypadku nie powinienem edytować artykułu o samym sobie. Dawałbym zły przykład dla innych osób, a poza tym z całą pewnością byłoby to źle postrzegane. To, że od dłuższego już czasu, a dokładnie od listopada 2012 roku, nie edytuję artykułu sobie, to prawdopodobnie wpływa też na mój wizerunek i wpływa to raczej korzystnie niż niekorzystnie. Faktem jest, że ja sugeruję pewne rzeczy, że proszę pewne rzeczy, ale one nie zawsze są brane pod uwagę. Na ogół są, to prawda, ale nie zawsze są brane pod uwagę. Więc jeżeli ktoś chce utworzyć już o sobie artykuł, no to powinien zaczekać, aż inni go otworzą. To może trwać długo. Można czasami w delikatny sposób zasugerować komuś. Nie wiem, czy były takie sytuacje. Być może były. Albo utworzyć artykuł o sobie i natychmiast zgłosić do usunięcia. Wtedy zostanie zainicjowana dyskusja nad artykułem. Podczas tej dyskusji wikipedyści mogą przesądzić, że artykuł zostaje i wtedy będzie już w zasadzie nie do ruszenia. Wtedy już zostaje. Więc jeżeli ktoś bardzo chce utworzyć artykuł sam o sobie, to powinien natychmiast go po utworzeniu zgłosić do usunięcia. To jest najlepsza droga. Każda inna droga jest gorszą drogą. Może to się wiązać z wielokrotnym zgłaszaniem artykułu do usunięcia. Dyskusje mogą być nieciekawe, mogą być nieprzyjemne dla osób zainteresowanych. Poza tym to nie zawsze jest dobrze, to nie zawsze się opłaca mieć artykuł o sobie. Jest wiele osób, które chciałoby usunąć artykuł o sobie. Co najmniej kilka osób zgłaszało się do mnie, abym usunął z Wikipedii artykuł o nich. No, nie życzyły sobie, nie podobał się kształt, pewne treści nie podobały się, a one w zasadzie były już nie do ruszenia, bo uźródłowione. Więc to nie zawsze się opłaca mieć artykuł o sobie. Czasem to pomaga, owszem, czasem to pomaga, czasem to przeszkadza, czasem trudno zważyć, zmierzyć, czy to jest dobre czy złe. No, były sytuacje, że komuś się nie podobało, że jest artykuł o mnie na Wikipedii, a o nim nie ma. Były sytuacje, że komuś się nie podobało, że artykuł o mnie jest obszerniejszy niż artykuł o tamtej osobie. Takie sytuacje się zdarzają oczywiście i nie ma co się dziwić. Niemniej wtedy byłem trochę byłem zdumiony, że
kilku wikipedystów tak ochoczo zabrało się za rozbudowę artykułu. Któregoś dnia pewien wikipedysta poświęcił chyba połowę dnia, żeby przejrzeć wszystko, co jest w Google'ach na mój temat i rozbudował artykuł. On musiał chyba poświęcić co najmniej pół dnia na ten cel. No musiał wiele godzin, to było widać po edycji. Przejrzał wszystko, co się dało. Więc takie sytuacje są nawet i kłopotliwe. No, tak zadawałem, dlaczego oni to robią. Miałem też inną tego typu niespodziankę. Mianowicie wrzuciłem kilka swoich tekstów na wiki źródła i nagle, ni stąd, ni zowąd, kilka osób, które aktywnie uczestniczyły w rozbudowie tego projektu, kilka osób, nagle zabrało się za moje teksty. I byłem tutaj aż zakłopotany. To była druga taka sytuacja. No, najpierw na Wikipedii, a później na wiki źródłach. Druga tego typu sytuacja. No i ja zadałem sobie pytanie, dlaczego to robią? No, czym zasłużyłem? Jednym słowem, tak czy inaczej, abstrahując od takiej sprawy jak Wikipedia, wiki źródła i inne tego typu projekty, dobrze mieć osoby zaprzyjaźnione, dobrze mieć przyjaciół. W pewnych sytuacjach mogą wyświadczyć przysługę, mogą zaskoczyć przyjemnie. Z Wikipedią to jest tak. Jeżeli wikipedyści zauważą, że któryś wikipedysta zasługuje na artykuł, to owi wikipedyści sami mogą tworzyć. Ale pod warunkiem, że dobrze żyją z tym wikipedystą. Takie życie, że jeżeli dobrze żyją, jeżeli żyją źle, no to nie będę robić, bo jeszcze mogą nawet od niego dostać po głowie, że po co tworzył, albo po co on wstawił to a to zdanie, czy taką, a taką informację. To jeszcze może być. Więc jeżeli ktoś źle żyje, to na pewno o nim artykuł nie utworzą. Raczej nie. Ale jeżeli masz zaprzyjaźnionych wikipedystów, że jest z nimi dobrze, to oni utworzą i jeszcze rozbudują go do granic możliwości. Tak dalece, jak się da. No, mój artykuł jest stosunkowo rozbudowany. No i to jest nie jest moją zasługą, tylko bardziej zasługą tych wikipedystów, którzy z jakichś powodów chcieli rozbudować artykuł o mnie. No, chcieli wyświadczyć mi jakąś przysługę czy coś. Może czasami był to wyraz wdzięczności za coś tam z przeszłości, za coś, co ja dla nich zrobiłem. Czasami tak mogło być. Ale to już tak w życiu jest, że jeżeli masz przyjaciół, dobrze z kimś żyjesz, to mogą zaskoczyć w piękny sposób. Zresztą minęły 2 miesiące po utworzeniu artykułu i ktoś inny zgłosił go nagle do wyróżnienia. To znów był dla mnie szok i przez cały tydzień nie wiedziałem, co o tym myśleć, jak się ustosunkować do tego. To była taka kłopotliwa dosyć sytuacja. Też byłem zmuszony, żeby wyszukać wszelkie możliwe informacje, no bo artykuł wyróżniony musi być w miarę wyczerpujący, musi być rozbudowany. Więc takich sytuacji miałem kilka na Wikipedii, a także w projekcie siostrzanym w wiki źródłach. Miałem takich sytuacji kilka. Tak to było nawet czasami, no, to było nawet takim zaskoczeniem, no, dlaczego mają do mnie taki stosunek. Oczywiście nie ze wszystkimi wikipedystami dobrze żyję, z niektórymi raczej źle, a niektórymi nawet bardzo źle. I gdy tylko powstał artykuł, to ci, z którymi byłem w nie najlepszych stosunkach, to te osoby nagle zaczęły przy różnych okazjach robić jakieś tam aluzje albo nawet wspierać wandali, no bo artykuł ten był wandalizowany kilkakrotnie i nagle pewien wikipedysta, z którym byłem w nie najlepszych stosunkach, zaczął nagle popierać owego wandala. No, takie coś było. Albo w dniu swoich urodzin utworzyłem, chyba to było w przededniu, utworzyłem artykuł o
o innym wikipedyście i nagle ten wikipedysta, z którym źle żyłem, to nagle uaktywnił się, żeby usunąć tamten artykuł. No i tam takie teksty, rączkę myję, tego typu. Takie niby to żarty, niby to poważnie. No. Na ogół było tak, że ci, z którymi żyłem źle, to byli niezadowoleni, że powstał artykuł, a ci, z którymi żyłem dobrze, to im to pasowało. Tak, to tyle w ramach wyjaśnienia. Ja tego artykułu nie tworzyłem i gdyby to ode mnie zależało, powstałby chyba raczej trochę później, być może jeszcze po dziś dzień nie powstałby. Sam nie wiem, czy na tym zyskałem, czy straciłem. No, nie do końca wiem. Ale spotkałem się z zazdrością ze strony niektórych osób, które albo nie mają artykułów o sobie, a chciałyby. Spotkałem się też z zazdrością ze strony osób, które mają artykuł o sobie, ale są mniej rozbudowane. A nie tak dawno ktoś mi zarzucił, że ten artykuł o mnie jest dowodem na tryskający narcyzm z mojej strony. No, tam tłumaczyłem trochę, że to nie ja utworzyłem, że nie tak dlatego, ale ta osoba twierdzi, że ja na pewno mam wpływ na kształt tego artykułu. No, mam niewielki wpływ. Zresztą ja od tego artykułu powinienem trzymać się z daleka. Nie powinienem się za bardzo wtrącać. No, jest napisany w formie, która raczej jest dla mnie korzystna, bo tam na sam początku jest mowa o moim dziadku, który został aresztowany przez komunistów w roku 50. Jest mowa o tym, że bezpieka prześladowała mojego ojca. Znaczy prześladowała, no były pewne problemy. Z tego, co mi wiadomo, bezpieczniacy co najmniej dwukrotnie grozili memu ojcu, że wsadzą do więzienia. No, za pewne sprawy, za przerzut literatury nielegalnej. Za przerzut literatury. Konkretnie chodziło o przerzut literatury rosyjskiej do Związku Radzieckiego. Literatura ta była wydawana na Zachodzie, przede wszystkim w Niemczech. I nielegalnymi kanałami przerzucana do Związku Radzieckiego i mój ojciec w tym uczestniczył, więc w artykule wikipedialnym na mój temat jest tam o tym krótka wzmianka i to na pewno stawia mnie to w korzystnym świetle, no bo tutaj dziadek represjonowany przez komunistów, też ojciec w jakimś tam stopniu represjonowany, w każdym razie utrudniano życie. Te informacje na pewno są dla mnie korzystne, ale To jest akurat prawdą. Tak akurat było. Jeszcze można byłoby to znacznie bardziej rozbudować, ale Wikipedia powinna tego typu informacje podawać w formie krótkiej, bardzo krótkiej, nierozbudowanej. Także jeszcze można byłoby dodać o moim pradziadku ze strony mamy. Tutaj też można by było. No też tak można by było, ale oczywiście ostatnie to nie ma źródeł publikowanych. No, skoro nie ma źródeł publikowanych, to nie można pisać. No, jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, pozostałe treści zawarte w tym artykule, to on aż tak bardzo korzystny dla mnie nie jest. No, ta treść aż tak bardzo korzystna nie jest. Ktokolwiek by zaglądał do tego artykułu, to zawsze znajdzie coś, co mu się nie będzie podobało. Jeżeli na przykład zerknie jakiś ateista, to mu się pewne rzeczy nie spodobają. Jeżeli zerknie jakiś protestant, też prawdopodobnie się nie spodobają. Jeżeli zerknie mój współznawca, to prawdopodobnie się nie spodoba. Dla wielu katolików pewne rzeczy mogą się nie spodobać. Tutaj jest taka sytuacja, że niemal dla każdego coś może się nie spodobać, więc to nie jest wcale tak, nie jest prawdą, jakoby ten artykuł był jakąś laurką, co niektórzy
przy niektórych sytuacjach mi zarzucają.